na imię Rafał i witam się bardzo serdecznie na kanale Przetestuj Wózek. To jest kanał stworzony z myślą o rodzicach, więc podejrzewam, że jesteś mamą lub tatą i szukasz właśnie wymarzonego wózka. Idealnie trafiliście. A dzisiaj opowiem o nowości, o Easy Walker G-May. Jest po mojej lewej stronie wersja z gondolą. Tutaj troszeczkę rozebrana wersja spacerowa, ale bądźcie czujni, oglądajcie cały odcinek. Wyjaśnię, dlaczego jest taka rozebrana. Zaczynamy. Jak zawsze mówię 5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest gondola. I tutaj mamy do czynienia naprawdę z dużą gondolą. Dla tych wszystkich, którzy szukają obszernych gondol, spokojnie mogę polecić. Ta gondola ma też powiększany ten panel, to znacie z Harveya Trójki, powiększany panel w budce. Wentylacja w tej budce, jak również w dolnej części gondoli odpinamy. Bardzo fajna rzecz, szczególnie teraz latem, gdy mamy upały, odsłonić te wszystkie panele wentylacyjne. Jeżeli mówimy o wentylacji, to również znajdziecie ją pod materacykiem, to trzeba go pokazać. Wentylowany. Również pod tym materacykiem mamy takie uchwyty, które pozwalają nam złożyć tą gondolę do tak zwanego naleśnika, czyli idealna sprawa na podróż. Dodatkowo przy gondoli mamy taki uchwyt do przenoszenia gondoli. No i on się nam do czegoś jeszcze przyda, ale nie będę zdradzał. Bądźcie cierpliwi, za chwilę rozwiązanie zagadki. Dodatkowym akcesorium są adaptery podwyższające tą gondolę, więc możemy tą gondolę jeszcze podnieść. To szczególnie dobra informacja dla osób wysokich. Kolejnym dodatkowym elementem gondoli jest taki ochraniacz, tak to nazywam, czyli w okolicach głowy możemy położyć, no może osłonić właśnie główkę waszego dziecka, tam wy macie na przykład odpięty panel wentylacyjny, żeby nie zawiało, ale też tak stworzy więcej komfortu. Druga rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, no i troszkę rozwiązać zagadkę, to jest siedzisko spacerowe, popularnie nazywamy to spacerówką. Tutaj ta spacerówka jest, jak każda porządna, przekładana w obu kierunkach. Spacerówka, którą możemy rozłożyć do pozycji leżącej. Plecki rozkładamy w bardzo prosty sposób i możemy uzyskać zarówno pozycję leżącą, półleżącą, czy też siedzącą. I oczywiście dodatkowo regulacja podnóżka. Naprawdę wygląda na sporą spacerówkę. Na początku będziecie używać jej pewno tyłem do kierunku jazdy, a jak wasze maleństwo urośnie, będzie chciało zobaczyć trochę świata, przełożycie przodem do kierunku jazdy. No dobra, ale ktoś zapyta, gdzie ta spacerówka ma daszek? No i to jest właśnie rozwiązanie tej zagadki. Daszek z tej gondoli odpinamy i możemy przepiąć, zamontować. Czyli to jest wspólny daszek dla gondoli i dla spacerówki. Więc wszystkie te funkcje powiększania do rozmiaru XL, otwory wentylacyjne, to wszystko uzyskamy również w spacerówce. Takie rozwiązania, co nazywam eko, tak, że nie trzeba było tworzyć dodatkowych materiałów, korzystamy z tego, co mamy. I kolejna rzecz, którą wykorzystamy również z gondoli, to jest właśnie ten pałąk, barierka, jakkolwiek to nazywacie, który możemy właśnie w bardzo łatwy sposób zapiąć. I rozwiązanie, które podoba mi się w Easy Walkerze, to są te pasy z magnesami. Szczególnie ważna informacja dla rodziców, którzy mają żywe dzieci, tak jak na przykład ja, które chcą koniecznie się wydostać, a tutaj możemy w prosty sposób zapiąć i ten magnes nam ułatwia szybkie zapięcie. Żywe dzieci. Trzecia rzecz, o której muszę powiedzieć, i to będzie oddzielna rzecz, którą się zajmie, to jest kosz. Kosz na zakupy. Dla niektórych to jest bardzo istotne. Tutaj Easy Walker daje wam opcję kosza zamykanego, a co najważniejsze, w tym koszu możecie przewozić do 10 kg. To jest chyba jedyny taki wózek, który pozwala przewozić tak duże ciężary. Jeżeli znacie jeszcze jakiś inny, napiszcie w komentarzu, ale posiada też genialną opcję. Słuchajcie, możemy wypiąć ten kosz, tam są takie uchwyty i niczym koszyk na zakupy zanieść do domu. Czyli wyobraźcie sobie, że nie trzeba przepakowywać tego wszystkiego do jakiejś torby, tylko można cały kosz zabrać ze sobą. Czwarta rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest funkcjonalność tego wózka, system składania. Zanim o składaniu, to te wszystkie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, czyli blokada kół w bardzo prosty sposób. Jednym kliknięciem możemy zablokować przednie koło. Kolejna rzecz to teleskopowa rączka. No, mówiąc o funkcjonalności, na pewno muszę zwrócić uwagę na system składania. W dosyć łatwy sposób możemy złożyć ten wózek i składa się on razem ze spacerówką. I zobaczcie, jak on wygląda po złożeniu.
Piąta rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, a może nie będę mówił, tylko Wam pokażę i zapraszam Was serdecznie. Jesteśmy w Warszawie, w naszym największym sklepie. Na Pryzmaty 30, to jest dzielnica Włochy, bardzo blisko obwodnicy, południowej obwodnicy Warszawy. I mówię to po to, żeby Was zaprosić, żebyście sami się przekonali. Ja zrobię krótki test, żeby sprawdzić, czy on daje radę nie tylko w terenie miejskim. Zatem ruszam, zaczynam od równego chodnika. On tutaj płynie gładko. EasyWalker dał do tego wózka gumowe koła plus amortyzacja. No to ma sprawiać, że on będzie świetnie się sprawował w każdym terenie. To za chwilę sprawdzimy. Przejeżdżamy właśnie na taką drogę leśną, parkową. Niektórzy mówią, że taka trochę polna, przypominająca ich okolice, w której mieszkają. Dobra, skoro ma się sprawdzić w każdym terenie, to jedźmy w najbardziej ekstremalne warunki. Najpierw poprzez wertepy, dziury. Tutaj mamy taką imitację kostki brukowej, takich właśnie dziurawych chodników. Wjedziemy w teren leśny, jakieś konary i różne przeszkody leśne, które mogą utrudnić jazdę, no ale Jimmy płynie. A co będzie dalej, to tutaj się zatrzymam, bo chciałbym Was zachęcić, żebyście przyjechali. Tak jak mówiłem, Warszawa, ulica Pryzmaty 30. Zanim przyjdziecie, tam jest telefon na dole, trzeba się umówić, zarezerwować sobie termin, doradcę, który będzie do Waszej dyspozycji, który Wam pomoże. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!